Maria Konopnicka, Skrucha Józi. Co to Józia tam zbroiła, że się tak za drzewo skryła? I oczki się podnieść wstydzi? Myśli, że jej nikt nie widzi? Wiem, ja wiem, co to za sprawa. Panna była zbyt ciekawa, co tam mieści słoik, który i wyjadła konfitury. Ach, jak brzydko, jak nieładnie, jak na sercu jej niemiło. Każdy teraz ją zagadnie. Panno Józiu, jak to było? Nikt nie widział, prawda, ale czy nie zdradzą oczki, buzia? Każdy pozna doskonale. Konfitury zjadła Józia. Nawet Filuś, Boże drogi, ten rozszczeka w całym domu. Filuś, Filuś, tu, do nogi. Jak tu w oczy spojrzeć komu? Wiem już, pójdę do mamusi, powiem wszystko, szczerze, pięknie. Mama mi przebaczyć musi, bo mi z żalu serce pęknie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.